62. Patrzymy w tej chwili na Annę Kosińską. Zawodniczka ze Skierniewic, którą pamiętamy przecież z Lublina czy z Radomia. W Radomiu U18 sięgała po wicemistrzostwo Polski. Natomiast pod dachem w minionym roku w trójskoku akurat sięgała po brąz. Znaczy i tutaj uczciwie trzeba powiedzieć, że szansa na medal dla Wisły Skierniewice. Bo takie są różnice i też jest taka późna pora, że czasami to może się pomieszać. Tutaj przede mną też zawodniczki, przed moim stanowiskiem zawodniczki przygotowane do finału biegu na 800 metrów kobiet, ale zdaje mi się, że jeszcze Anna Kosińska otrzyma zezwolenie na wykonanie tego decydującego trójskoku. Zawodniczka Wisły Skierniewice ruszyła na pełnej szybkości i zobaczymy, czy to będzie próba, która znowu sprawi, że będzie na pierwsze miejsce. Złożyła ręce w nadziei, że tak się stanie i wspólnie z arbitrami mierzy tę odległość. Anna Kusińska wraca na prowadzenie, szanowni państwo. Taka jest jej reakcja, bo 12:38. Ależ wyrównany konkurs trójskoczki. 12:38 i koniec tego konkursu. Pierwsze miejsce dla Kłosiński, drugie ostatecznie dla Dudy.